Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. A dziś gościmy telefon z takiego fajnego pudełka. Hammer Blade 2 Pro. Zapraszam na wideorecenzję. Hammer Blade 2 Pro jest, chociaż no, nie tak bezpośrednio, następcą modelu Hammer Blade. Czyli to był taki Hammer, który łączył świat klasycznych tych super wytrzymałych Hammerów z normalnymi, zwyczajnymi smartfonami. To było coś takiego pomiędzy. No i Hammer Blade 2 Pro również wpisuje się w tą filozofię. Oferuje zdecydowanie wyższą wytrzymałość niż klasyczny smartfon, ale jednak jest mu wciąż dosyć bliski. Zaczynamy oczywiście od spojrzenia na zestaw, na opakowanie, no i na sam telefon. Pudełko Hammera Blade 2 Pro jest bardzo charakterystyczne. Ma kształt sześciokąta, czyli takiego motywu przewodniego Hammera. Ten motyw jest powtórzony w wielu miejscach, chociażby na folii ochronnej na telefonie jest też wpisany w logotyp jakby marki, także tutaj pewne takie cechy charakterystyczne mamy przemycone. No i pudełko jest bardzo starannie przygotowane. Telefon spoczywa w takiej fajnej przegródce, a obok niej dwa drobne pudełeczka, w których skrywa się zasilacz, szybki zasilacz, przewód USB-C, no i przejściówka z mini jacka na USB-C. No niestety, ten telefon wyjścia mini jack nie ma, ma wyłącznie port USB-C. No i poza tym, że brak mini jacka dla wielu z Was może być problemem, to jest tu jeszcze jeden problem. Port USB-C wymaga nietypowej wtyczki. On jest dość mocno zagłębiony w obudowie. No i ten wtyk jest taki przedłużany. Nie każdy kabelek tutaj będzie pasował. Ja na przykład sprawdzałem, ani od Samsunga, ani od Xiaomi, ani od HTC firmowe kabelki tutaj nie podchodzą. Musi być taki, jak oferuje producent. No a ten niestety jest dosyć krótki i na przykład może być problem z podłączeniem telefonu w uchwycie samochodowym w momencie, kiedy gniazdo zapalniczki mamy gdzieś oddalone. No cóż, nie jest to zbyt wygodne, nie wiem dlaczego zaoszczędzono na długości przewodu, no najwyraźniej dla producenta musiało się to opłacać, no ale szkoda, bo ten przewód trochę kłopotów sprawia, może również być problem, kiedy będziecie chcieli rozmawiać podczas ładowania telefonu, a gniazdko macie przy podłodze, no to niestety macie gimnastykę w gratisie. Pomarodziłem na te akcesoria. Dla wielu z Was to jest drobiazg, ale dla wielu te cechy mogą być dokuczliwe w codziennej eksploatacji. No, dla mnie akurat były. Natomiast na szczęście sam telefon całkiem dzielnie broni się swoim wyglądem, bo wygląda całkiem fajnie. Jest to, tak jak już powiedziałem, coś pomiędzy zwykłym smartfonem, a takim prawdziwym twardzielem obudowanym gumą i tak dalej. Tutaj gumy nie ma. Jest za to metalowa ramka, która zapewnia konstrukcji naprawdę dobrą solidność i dobrą sztywność. Ekran pokrywa szkło Gorilla Glass 3 i też możemy liczyć na dosyć dobrą odporność na zarysowania, no ale pamiętajmy, to jest nadal szkło, a tutaj nie ma żadnych takich wypustek, które chroniłyby wyświetlacz w razie upadku. W zasadzie on jest na równi z ramką, więc jednak no, jest narażony na uszkodzenia. Tył pokryto tworzywem z imitacją karbonowej plecionki. No niestety to jest tylko imitacja, to jest po prostu zwykły plastik i na tym plastiku trochę tak... No niespecjalnie elegancko nadrukowano duże logo Hammera. Ten nadruk taki jest, no taki sobie moim zdaniem. Jeden to lubi, inny nie. Mnie akurat to się nie podoba, natomiast podoba mi się to ogólnie, jak ten telefon wygląda. No i to, że na tyle są takie delikatne wypustki, na których opiera się urządzenie, gdy odkładamy je na płaskim blacie, czyli takie drobne mikrolyski na pewno na tyle nie powstaną. Mogą powstać inne przy na przykład upadku telefonu, ale takie od posuwania telefonu po blacie raczej tutaj się nie zdarzą. No i aparat fotograficzny umieszczony został wraz z czytnikiem linii papilarnych we wspólnej ramce. Czytnik jest zagłębiony i będzie raczej dobrze chroniony przed zarysowaniem. Aparat z kolei ma szkiełko, które też jest dość odporne na zarysowania, co sprawdzałem, ale o tym za chwilkę. Zerknijmy jeszcze na rozmieszczenie poszczególnych elementów na obudowie. Na dole znajdziemy, tak jak już wspomniałem, nieco zagłębiony w korpusie port USB-C. Obok jest mikrofon, no i głośnik. Głośnik jest całkiem przyzwoity do takich zastosowań, do jakich ten telefon jest stworzony. No, nie gra zbyt elegancko, do odtwarzania muzyki raczej się nie nada, ale już do porozmawiania jak najbardziej, no i brzmi na tyle donośnie, że raczej dzwonka nawet w głośnym otoczeniu nie przeoczymy.
Góra obudowy jest gładka, tam niczego nie znajdziemy. Natomiast na lewy bok powędrowały przyciski głośności, co wymaga odrobiny przyzwyczajenia, bo zwykle mamy je z prawej strony. I dodatkowy programowalny przycisk. W menu możemy sobie przypisać do niego różne działania. Na prawym boku, no to po prostu tradycyjny włącznik i gniazdko na karty. Bardzo solidna szufladka z uszczelką, mieszcząca albo dwie karty nano SIM, albo jedną nano SIM i pamięć microSD, czyli slot niestety jest hybrydowy, tutaj musimy wybierać. A narożniki urządzenia wykończono takimi gumowymi zderzakami, gumowymi odbojnikami, które chronią telefon, kiedy upada. I w sumie dobrze, bo ta metalowa ramka, no jak to metal, jednak daje się zarysować szczególnie ostrymi przedmiotami, chociaż opiera się całkiem dzielnie. Nie mam zastrzeżeń do jakości użytych materiałów, ani do jakości montażu, ani w zasadzie do ergonomii, poza tym co wspomniałem, tym kłopotliwym przewodem USB-C, no i przyciskami głośności, które będą wymagały przyzwyczajenia od użytkowników, którzy zazwyczaj mieli telefony z klawiszami głośności po prawej stronie. Wspomniałem wcześniej o czytniku linii papilarnych. Ten zastosowany w Blade 2 Pro jest dosyć przyzwoity, raczej mnie nie irytował swoim działaniem. Nie jest to najszybszy i najprecyzyjniejszy czytnik, z jakim miałem do czynienia, ale w gruncie rzeczy jest ok. Takie powiedzmy mocne 8-9 na 10 skutecznych prób odblokowania. Prędkość działania, no cóż, mogłaby być wyższa, ale w sumie jest nie najgorsza, a co ważne, czytnik ma dodatkowe funkcje. Można nim odbierać połączenia, wyzwalać migawkę aparatu, robić zrzuty ekranu, a nawet zastąpić klawisze systemowe, te pokazywane na ekranie, home albo wstecz. Czytnik odróżnia nawet krótkie dotknięcie od dłuższego, to akurat tutaj pod adresem tych przycisków mówię, także no, jest dosyć ciekawie i możliwe, że producent jeszcze w drodze aktualizacji jakieś funkcje tutaj doda. I jeszcze dodam, że czytnik jest dosyć odporny na uszkodzenia. Ja go porysowałem celowo nożem, miał dosyć głębokie rysy, a mimo to działał. No niestety trudno wymagać, by działał, kiedy mamy brudny, mokry, tłusty palec. No tutaj niestety już precyzja odczytów spada niemalże do zera, no ale to jest w przypadku czytników płytkowych normalne, natomiast no, to jest telefon do zastosowań specjalnych i może się zdarzyć, że ten czytnik nam nie zadziała. Wtedy możemy się posiłkować rozpoznawaniem twarzy. Ono tutaj również jest i może działać równolegle z czytnikiem, czyli albo czytnik, albo rozpoznawanie możemy wykorzystać. Przy czym jest to rozpoznawanie proste, oparte o przedni aparat, więc potrzebuje dosyć dobrego światła, no i też nie działa najszybciej. Ale tak jak wspomniałem, kiedy mamy brudne ręce, to czasem lepsze to niż nic, prawda? Kluczową cechą Blade 2 Pro, tak jak i wszystkich innych Hammerów, jest wytrzymałość. Ale ja już wcześniej Wam powiedziałem, że to jest coś takiego pomiędzy tymi najbardziej odpornymi, super wytrzymałymi Hammerami, a zwykłym smartfonem. No i nie możemy tutaj też oczekiwać cudów, bo w sumie ten telefon, jak na swoje przeznaczenie, całkiem spory akumulator, to nie jest zbyt gruby, jest zdecydowanie cieńszy niż te najtwardsze Hammery, jak na przykład Energy czy Axe. Ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, to w zasadzie no tutaj specjalnie nie mamy się czego obawiać. Zapytacie o wodoodporność? Bardzo dobra. Pomimo tego, że złącze USB-C jest nieosłonięte, w zasadzie nic mu nie grozi. No naturalnie raczej nie zalewajmy telefonu chemikaliami czy bardzo słoną wodą, bo styki w złączu mogą skorodować, ale jeżeli mamy zanurzenie w czystej wodzie, w błotku, przypadkowo nam się telefon zachlapie, wpadnie do wody, nic złego się nie stanie. Spokojnie możecie z nim iść na basen, chyba że woda jest mocno chlorowana albo jakaś solanka. Spokojnie możecie go zabrać na ryby, na wyprawę kajakową, zimą na narty. Drobne takie zamoczenie, czy powiedzmy zanurzenie nawet na dłużej w czystej wodzie niczego mu nie zrobi. Ja to sprawdzałem, on sobie leżał dosyć długo zanurzony pod wodą całkowicie. On sobie posiedział w zamrażarce, on sobie posiedział w zmywarce, przeszedł cykl plania razem z moimi garami i nic. No, szczelność zachował, wszystko działa tak jak należy. Wiadomo, ekran kiedy jest mokry trochę wariuje, no ale to siłą rzeczy tego się nie da przeskoczyć. Więc
Wystarczy wytrzeć wyświetlacz i wszystko wraca do normy. No i trzeba pamiętać, żeby dmuchnąć w port USB-C, żeby stamtąd wypchnąć wodę, zanim zaczniemy ładować. No i to samo dotyczy mikrofonu i głośnika. Wiadomo, że jak w jego otworkach będzie woda, no to głos może być zniekształcony. Trzeba też te elementy przedmuchać. No i trzeba natomiast uważać na metalowe opiłki, bo te akurat głośnik bardzo skutecznie potrafią unieszkodliwić. Ale już trociny, pył taki drzewny ze szlifowania, co też sprawdzałem, zupełnie nie szkodzi, wystarczy wypłukanie wodą i gotowe, a nawet możecie płukać dość ostrym strumieniem wody, też smartfonowi nic się nie stanie. Jeżeli woda będzie bardziej ciepła, no to również ja go niemal wrzącą wodą prosto po wyjęciu zamrażarki polałem i nie strzelił ekran, nic złego się nie stało, telefon działał tak jak przedtem. Jeżeli chodzi o upadki, no to tutaj sporo zależy od szczęścia, bo przyznaję, mnie się udało ten telefon rozwalić. Ale to wtedy, gdy ekran otrzyma punktowe uderzenie. O kamyk na przykład wystający z podłoża, o skałkę. No to wtedy, no pamiętajmy, to jest po prostu tylko szkło i naprawdę ma prawo się potłuc w każdym telefonie, nawet tym najwytrzymalszym. Ale kiedy upuścicie go na przykład na kafelki, na panele, kompletnie nic się nie stanie. Ja go zrzucałem ze schodów, nic się nie stało. Rzucałem nim o podłogę, plastriko czy tam kafelki, też nic się nie stało. Upuszczałem go na betonowe płytki, również większego wrażenia to na nim nie zrobiło. Owszem, pojawiło się kilka tam otarć na obudowie, ale to problem wyłącznie estetyczny, natomiast integralność telefonu została zachowana. Także pamiętajcie, ekran trzeba po prostu chronić przed punktowymi uderzeniami i tyle. No trochę gorzej jest z odpornością na zarysowania, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, ramka jest z metalu, a tył jest pokryty tworzywem. No jak się postaracie, to jedno i drugie uda wam się zarysować. Ja akurat używałem dosyć ostrego noża, którym zazwyczaj docinam wykładziny, bardzo ostry, no i porysował. I plastik, i metalową ramkę. Ale zderzenie, powiedzmy, z kluczami w kieszeni czy z drobniakami raczej większego wrażenia nie robi. I co najważniejsze, ekranu specjalnie porysować mi się nie udało. Dobra, pojawiły się rysy, ale wiecie co, ja się naprawdę do tego przykładałem i użyłem dość ostrego narzędzia i dość dużo siły, żeby cokolwiek na tym ekranie było widać. Także myślę, że w takiej codziennej eksploatacji rzecz będzie całkiem trwała. No a ewentualne zarysowania, które pojawią się z tyłu czy na bokach obudowy, po prostu będą problemem kosmetycznym, no, telefon straci na wyglądzie, ale nie straci niczego ze swojej funkcjonalności. Także odporność jest dobra, zdecydowanie wyższa niż w jakimkolwiek smartfonie o klasycznej, niewzmacnianej konstrukcji. No dobra, to tak mówię, że to jest taki trochę hamera, trochę smartfon, więc może opowiedzmy teraz o smartfonowej stronie Blade 2 Pro. Zacznijmy od wyświetlacza. Ekran po prostu przeciętny, rozdzielczość HD+, w miarę wąskie jak na Hamera ramki, ale szerokie oczywiście jak na dzisiejsze standardy. No tutaj coś za coś, albo wytrzymałość, albo wąska ramka. No tutaj jest taki, myślę, złoty środek. Nie wygląda to źle, broń Panie Boże. Wyświetlacz, tak jak powiedziałem, w miarę dobry, dosyć dobre kąty czytelności, dobre, prawidłowe, powiedzmy, odwzorowanie barw. Jasność maksymalna też spokojnie wystarczy do użytkowania telefonu w słoneczne dni, natomiast ponarzekam na poziom jasności minimalnej. No, ten mógłby być moim zdaniem niższy. Telefon jednak w nocy trochę daje po oczach, a niestety zabrakło tutaj trybu ochrony wzroku przed niebieskim światłem, tego powiedzmy trybu czytania, jak to się zazwyczaj nazywa. Tutaj tego nie ma. Nie ma też możliwości jakiejkolwiek regulacji, balansu barw, dostosowania do naszych upodobań. Tego tutaj w oprogramowaniu nie ma. Opcje dotyczące ekranu są tutaj dość skromne. No i zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Współpraca z okularami polaryzacyjnymi. Da się tego telefonu używać, ale jeżeli macie okulary słoneczne, czy też rzadziej, ale bywają też korekcyjne z polaryzacją, no to obraz na wyświetlaczu będzie w orientacji pionowej nieco ciemniejszy. Pozostanie czytelny, ale jednak zauważycie, że ten obraz się różni. Interfejs telefonu to po prostu surowy układ Androida. Tutaj w zasadzie niczego dodatkowego nie znajdziemy. Ok, iPhone dokłada osobny skrót do aktualizacji over the air. No i co ważne, to nie jest atrapa, aktualizacje rzeczywiście nadchodzą. Mój egzemplarz już miał, także coś tam producent robi, jeżeli chodzi o oprogramowanie, chociaż telefon nadal działa na Androidzie 8.1.
W zasadzie dodatków, tak jak wspomniałem, tutaj nie ma. Mamy klasyczny zasobnikowy układ, nie ma zbyt wielu opcji personalizacyjnych, to już musimy sobie załatwić sami, pobierając co potrzeba ze sklepu Play, a takie wyraźne modyfikacje, znak, że producent coś z tym oprogramowaniem robił, zauważymy dopiero w menu ustawień. Ma ono nieco zmienioną grafikę, no i zostało wzbogacone o dwie rzeczy. O DuraSpeed, czyli takie aplikację zarządzającą działaniem aplikacji, mającą przyspieszać nieco ich uruchamianie i zarządzanie pamięcią. No i inteligentnego asystenta. Cóż to jest? W asystencie tym znajdziemy chociażby funkcje związane z czytnikiem linii papilarnych, o nich już wspominałem, a oprócz tego mamy możliwość edycji paska przycisków systemowych na dole ekranu, mamy też sterowanie gestami, czyli te znane gesty podnieś, żeby odebrać, albo obróć, żeby wyciszyć telefon, natomiast zabrakło wybudzania podwójnym stuknięciem, trochę dziwne. No i oczywiście jest też wspomniane, przywołane wcześniej przeze mnie też menu poświęcone temu dodatkowemu przyciskowi na lewym boku obudowy. Za pośrednictwem tego menu możemy sprawić, aby uruchamiał on nam dowolną, wybraną przez nas aplikację. Mamy po prostu listę aplikacji, które tutaj wskazujemy i już, i gotowe, nic więcej nie trzeba robić. No jedynie możemy żałować, że nie przypisano drugiego działania temu przyciskowi do podwójnego kliknięcia, tudzież do dłuższego przytrzymania. No ale i tak jest całkiem nieźle, bo w sumie to jest dość praktyczny i całkiem przydatny dodatek. Ja na przykład sobie ustawiłem szybkie włączenie aparatu fotograficznego, żeby móc na przykład zrobić zdjęcie wygodnie na basenie pod wodą. Włączam aparat jednym przyciskiem, migawkę wyzwalam przyciskiem głośności, już mamy fotkę, a ekranu w ogóle nie musimy używać w tym momencie. Naturalnie w interfejsie znajdziemy wszystko to, co Android oferuje w standardzie. Mamy zegar, kalkulator, pakiet aplikacji Google, jest menedżer plików, jest, słuchajcie, nawet radio FM. Natomiast, co ciekawe, zabrakło dyktafonu, trzeba go sobie pobrać, dziwne. No i oczywiście, wiadomo, większość rzeczy powierzono tutaj aplikacji Google, jak na przykład obsługę muzyki, czy obsługę poczty, no to załatwia jak mail. Google dostarcza również aplikację obsługującą telefon, czy wiadomości, no i oczywiście klawiaturkę. Fajne jest to, że uruchamiając ten telefon po raz pierwszy, nie musimy w zasadzie niczego usuwać, nie mamy tutaj śmietnika w pamięci, nie ma żadnych zbędnych rzeczy, a to co chcemy, to sobie po prostu pobieramy i już. I jeżeli Was ciekawi, to już Wam mówię, system zajmuje nieco ponad 11 GB pamięci, a tej pamięci mamy całkiem sporo, bo 128 GB w standardzie taką pamięć ma ten telefon, czyli całkiem zacnie jak na tą klasę, bo to nadal jeszcze, moi drodzy, nie jest standard w tym segmencie cenowym. Jeśli chodzi o stronę komunikacyjną, zastrzeżeń po prostu brak. Jakość dźwięku jest wystarczająco dobra. Zewnętrzny głośnik, tak jak wspomniałem, nie jest może mistrzem finezji, ale za to ma na tyle dużą moc, że nawet w dość głośnym otoczeniu będziemy mogli rozmawiać w trybie głośno mówiący. Telefon obsługuje dwa zakresy Wi-Fi, bez problemu to wszystko oczywiście działa. Bluetooth również działa bezproblemowo. Obsługa Dual SIM przebiega standardowo, jest intuicyjna, no taka klasyczna forma, możemy sobie przypisać konkretne działanie do każdej z kart albo za każdym razem decydować, z której karty mamy wysłać wiadomość czy nawiązać połączenie. GPS całkiem precyzyjnie, śmiało można tego telefonu używać nie tylko w samochodzie, ale i w turystyce pieszej. No i uwaga, moi drodzy, telefon ma również NFC. A wydajność? Hammer Blade 2 Pro pracuje w oparciu o Mediateka Helio P23. I ma do tego 6 GB RAM, czyli całkiem zacny zestaw i wszystko powinno zapewnić bardzo płynną pracę. I w zasadzie tak jest, chociaż benchmarki niekoniecznie na to wskazują. Ale możecie spokojnie przyjąć, że w codziennej eksploatacji Blade 2 Pro Was nie zawiedzie i tutaj nie musicie się na kompromis, jeżeli potrzebujecie super wytrzymałego smartfona, a jednocześnie nie chcecie rezygnować z przyzwoitej wydajności, z grania, z bezproblemowej obsługi aplikacji, no to tutaj to macie. Miłym uzupełnieniem całości jest całkiem przyzwoity akumulator. On nie jest porażająco wielki, ale spokojnie, bez ładowania, 2 doby ten telefon chodzi na dużym tak zwanym luzaku. Jeżeli będziecie go wykorzystywali, powiedzmy, oszczędniej, sporadyczniej, ale cały czas oczywiście będziecie go mieli włączonego, to ten czas pracy nawet 5 dni może sięgnąć, ale tak w praktyce przyjmujcie, że raczej 2 niż 5. Czas pracy z włączonym ekranem to ponad 7 godzin,
No ale to nie do końca jest taki wymierny, raczej tutaj ja bym się posługiwał po prostu normalną eksploatacją. Ja go używam jako mojego głównego telefonu i do dzwonienia, i do pracy, i do wielu innych rzeczy. Plus jeszcze jakieś tam testy w międzyczasie mu robiłem i 2 dni on działał, a co równie ważne, ładowanie baterii nie trwa zbyt długo. Dołącza producent szybką ładowarkę, która zmienia parametry ładowania w jego trakcie i napełni pustą baterię, taką wyładowaną totalnie do zera, w mniej niż 2 godziny. Czyli jest całkiem przyzwoity wynik. Wiadomo, no nie najlepszy na świecie, ale zupełnie dobry, taki, którego nie trzeba się wstydzić. Trochę gorzej nasz Hammer wypada pod względem fotografii. No tutaj niestety moim zdaniem ustępuje konkurentom o podobnej cenie. Nie mówię o konstrukcji, o podobnej cenie. Zaznaczam. No i tak, w dzień przyzwoicie, nie jest najgorzej, nie ma na co narzekać, nie ma szczególnie czego chwalić, ale i krytykować specjalnie też nie ma czego. Ostrość, wzorowanie kolorów czy detali mieszczą się w normie. Tutaj niczego wielkiego bym nie skrytykował, no ale niestety mamy tutaj znany, powielany często przez wiele smartfonów schemat, im ciemniej, tym gorzej. No i tak, jak jest trochę światła, to zdjęcia nocne, powiedzmy, że w miarę przyzwoite jeszcze będą, ale w zupełnej ciemności to już raczej odradzam fotografowanie. Szum jest bardzo wyraźnie dostrzegalny, spada ilość detali, kolory tracą intensywność. No, powiedzmy, że jeszcze na krótkim dystansie można się ratować diodą LED, ale nie liczyłbym tutaj na spektakularne zdjęcia nocne. No cóż, fotograficznie to niestety killer nie jest, natomiast na pocieszenie selfiki dosyć przyzwoicie wychodzą i całkiem przyzwoicie działa upiększanie. Nie jest to najgorsze, oczywiście pod warunkiem, że nie przesadzimy przy ustawianiu tego upiększania, bo ono ma dość rozbudowaną regulację. Oprogramowanie aparatu jest dosyć proste, dosyć przyjazne. Tutaj zbyt wielu funkcji nie znajdziemy. Ciekawostką jest tryb HD, dający zdjęcia o bardzo dużej rozdzielczości. Ponad 10 tysięcy na ponad 7 tysięcy pikseli. Nie wiem, po co to dodano, bo te zdjęcia też jakoś spektakularnie nie wyglądają. Ja bym wolał, żeby był tryb manualny, którego tutaj trochę brakuje. No ale dodam, że za to zoom cyfrowy jest dość przyzwoity, jak na zoom cyfrowy oczywiście, także nie oczekujcie tu nie wiadomo czego, ale jest całkiem znośnie. No i całkiem dobrze oprogramowanie radzi sobie ze sklejaniem panoram. W przypadku filmowania, no cóż, standardowo możemy nagrywać najwyżej Full HD i w sumie te filmy byłyby niezłe, ale zauważyłem w nich pewne drobne zaburzenia płynności obrazu. I tu wydaje mi się, że to pochodzi od oprogramowania, a nie od samego telefonu, bo wydajność tutaj powinna dać radę. I teraz nie powinienem tego robić i robię to bardzo niechętnie, ale proponuję, abyście sobie poszukali w sklepie Google i pobrali alternatywną aplikację aparatu, która po pierwsze wyciągnie Wam jeszcze możliwość filmowania w 4K i telefon da radę i zapewni nieco lepszą płynność filmów, które już w tym momencie nie dadzą powodów do narzekania. Ja w tym momencie no nie powinienem Wam polecać żadnej konkretnej aplikacji, ale wiedzcie, że taka możliwość jest i chyba warto na razie tą filmową zastąpić czymś innym. Hammer Blade 2 Pro kosztuje obecnie 1699 zł. Niemało jak na Hammera, niemało jak na produkty polskiej marki, niemało jak na telefon w sumie średniej klasy. Ale pamiętajmy, że on oferuje nadzwyczajną wytrzymałość jak na tą klasę. Wytrzyma zdecydowanie więcej niż większość podobnie wycenianych konkurentów, którzy nawet są zdecydowanie ładniejsi, robią zdecydowanie lepsze zdjęcia, może będą też nieco wydajniejsi. Niemniej upadną Wam raz i to będzie jeden, jedyny i ostatni raz. A Hammer, jak go upuścicie, raczej się nic nie powinno stać, no chyba, że macie pecha i wyświetlacz upadnie prosto na kamień. Ale jeżeli nie, to ten telefon naprawdę bardzo wiele wytrzyma. Nie boi się wody, nie boi się brudu, nie boi się mrozu, nie boi się gorąca. Kurczę, no musicie tutaj rozważyć. Jeżeli czujecie, że waszemu smartfonowi może przytrafić się jakaś przykra przygoda, to myślę, że lepiej zainwestować te 1700 zł w Hammera i cieszyć się tym telefonem dłużej, niż kupić sobie jakiegoś wypasionego pięknisia z super aparatem, kropelkowym noczem i takimi innymi tam bajerami i cieszyć się nim do pierwszego upadku. Wasza sprawa, wasz wybór. Myślę, że Hammera warto rozważyć, jeżeli pracujecie w terenie, jeżeli jesteście turystami, często chodzicie w teren.
no to już wtedy ten Hummer zaczyna nabierać kolorów i zaczyna jawić się całkiem, całkiem atrakcyjnie. A pamiętajmy, że jest to najwydajniejszy z Hummerów, ma najwięcej z nich pamięci, bo ma 128 giga pamięci, ma NFC, ma całkiem przyzwoity, nie rewelacyjny, ale przyzwoity czytnik linii papilarnych, a do tego nie wypycha kieszeni, bo nie jest znacząco grubszy, znacząco większy od typowego smartfonu, jest tylko nieco grubszy. No i na koniec mała, krótka wskazówka. Gdybyście sobie zamawiali ten telefon, to proponuję, abyście od razu zamówili też dodatkowy przewód USB, na wypadek gdyby ten fabryczny gdzieś się zawieruszył albo uszkodził. I godnym rozważenia dodatkiem też jest szkiełko hartowane, które ochroni wyświetlacz w razie uderzenia punktowego i uczyni tego Hummera jeszcze wytrzymalszym, jeszcze odporniejszym na czynniki zewnętrzne. I tak już zupełnie, totalnie tytułem podsumowania. Całkiem fajna propozycja w segmencie wytrzymałych telefonów. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.